Oficjalny start 32. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy jutro, czyli w niedzielę. Ale już dzisiaj, tutaj w miasteczku, na terenie Błoń przy Stadionie Narodowym dzieje się naprawdę dużo. Z tyłu za mną duży namiot, to jest główne studio, do którego już jutro każdy od godziny 8 rano będzie miał możliwość wejścia. Z tyłu w tle słyszymy głośną muzykę, a to dlatego, że trwają próby do jutrzejszego koncertu. Ale dzisiaj, jak wspomniałem, już możecie się tutaj pojawić i zobaczcie, jakie atrakcje na Was czekają. Marka dobrze znana, choć nazwa się okazuje często nieprawidłowo wymawiana. Jak to mówimy poprawnie? Fisman. Fisman, no widzicie, kolory czerwone, tak jak orkiestrowe. I co tutaj u Was możemy porobić? Zapraszamy do naszej strefy ciepła Fisman. Ogrzewamy nie tylko domy, ale też serca. Przygotowaliśmy dla Was wiele aktywności, na przykład szachy, kolorowanki dla najmłodszych, rzutki. I za każdy wrzucony pieniądz do naszej puszki mamy dla Was super gadżety, między innymi ten super wypasiony miś. Mam telefon, mam pół roweru i mam trochę mało energii. Co tu się może zadziać? U nas w firmie Fisman w strefie ciepła można się rozgrzać, a jednocześnie doładować swój telefon komórkowy. Działa, pojawiła się tutaj taka błyskawica, czyli jest ładowanie telefonu, a przerzutki, żeby było trochę... Nie ma biegów, cały czas kręcimy. Zanim go naładujesz, szybciej się rozgrzejesz, także też to będzie działało na Twoją korzyść. Przy okazji zrobi się cieplej w namiocie też. Powiem Wam, że pół roweru jest strasznie dziwna sprawa, ale na baterii mi zależy. A za nami namiot TVN. Tak między nami, to oni od nas się uczyli telewizji, od Kręcioła TV. Sami przyznacie, że nieźle im to idzie. A teraz sprawdzamy, co jest w środku. Chodźcie. Wchodzimy do namiotu TVN zziębnięci, a tam w środku, no bynajmniej nie herbata. Co możemy się u Was napić? My dzisiaj serwujemy pyszny grzaniec jabłkowy, bezalkoholowy, bardzo dobry i bardzo zdrowy. Jak bezalkoholowy, to oczywiście w pracy można. Wasze zdrowie i zapraszamy. Jest sobota, w sumie popołudnie jeszcze wczesne. Co Was tu przyciągnęło? Jakaś foteczka w ogóle widzę? Mnie przyciągnęło serducho. Czerwone. Owsiak. No i oczywiście cel. Pan mąż, dobrze wnioskuje? Tak, jestem mężem i efekt uboczny tego naszego przyjścia to było to, że zrobiliśmy sobie spirometrię i wiemy, że jesteśmy zdrowi, także bardzo się cieszymy. Nie tylko z tego, że jesteśmy, ale z tego, że jesteśmy zdrowi i że fajnych ludzi tutaj spotykamy i że jesteśmy wszyscy razem. Bardzo zdrowi, bardzo okej, bardzo zadowoleni. To jest kubek czy filiżanka? W sumie kubko filiżanka i zupełnie nieprzypadkowe trzy ucha. To jest właśnie taki kubek, z jakiego Jurek podczas finału pije gorącą herbatę. I taką gorącą herbatę, zresztą jak widzicie po tym dymie, po tej parze może wypić każdy. Zapraszamy do stoiska Liptona. Policja, wojsko i to wszyscy z uśmiechami i pozytywnie nastawieni. Moi drodzy, wróciły normalne czasy. Chłopaki, zimno, co Was rozgrzewa? Herbatka. Herbatka od? Liptona. A co Ciebie tu sprowadza? Przyszliśmy sobie na ferie do Warszawy. No i jesteśmy tutaj tak pooglądać. Byliśmy na stadionie przed chwilą. Skąd przyjechaliście? Z Częstochowy. Jak się podoba to, co dzisiaj, jeszcze dzień przed finałem, a już się dzieje? Dopiero zaczęliśmy, ale jutro będziemy tutaj na pewno kontynuować tą wycieczkę. Muzyczka może być, jest w klimacie, super. Pędzę! Lecimy z 32. finałem! Jak się ktoś boi, to może trzymać za uszy, bo prędkość jest zawrotna. Mi się już udało zdobyć przepyszną kawkę. Jeżeli ktoś ma ochotę, potrzebę, jest kawoszem, to tutaj bezapelacyjnie dostanie to, czego naprawdę potrzebuje lawarca. Ten zapach przepysznej kawy przyciąga w to miejsce. Karolina, jakiej kawy możemy się u Was napić? Począwszy od espresso, americano, flat white, latte, cappuccino, także serdecznie zapraszamy. Dzisiaj od godziny 10 do 20, jutro od 10 do 22. Jak mawiała moja babcia, ładnie grają i rzeczywiście koncerty zapowiadają się niesamowite, a koło, w sumie legendarne koło, na pokładzie którego się teraz znajdujemy, jest właśnie tutaj dostępne dla każdego. No i niesamowita okazja w takim oto tutaj anturażu już zmierzchu zobaczyć, jak to fantastycznie świeci i posłuchać, jak gra 32. finał. Dzień dobry, serduszko Wośku. Co nam powiesz? Zapraszamy do nas jutro, jesteśmy cały dzień dzisiaj i jutro, a jutro są koncerty, jest bieg, jest dużo atrakcji. Tak, przyłożyłem mikrofon do głośnika. Jak masz na imię, serduszko? Jestem serduszkiem.